Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę miała dla Was, jak zawsze można powiedzieć, pyszne danie. I to będzie danie pod widza. Albo pod panią widz. I dzisiaj chciałam Wam przeczytać tą prośbę, jak gdyby, od tej pani. Prośba. Czy może pani zrobić filmik z klasycznym niemieckim jedzeniem? Takie obrzydliwe, tłuste i niezdrowe. Co kochają faceci? Na przykład golonkę. Kapuście. A więc, pani Beatko, dzisiaj robię golonkę w kapuście. Bardzo dziękuję za ten fajny, można powiedzieć, komentarz, czy za tą fajną prośbę. Golonki już mam na moim kanale. Chyba dwie opcje. Na opiekaną, chyba na gotowaną, ale nie mam w kapuście. I że już mamy jakby jesień, jest wrzesień, możemy sobie zacząć gotować z kapusty dania. One są naprawdę zdrowe, proste, smaczne, podzielne, no i niedrogie. To jest bardzo ważne w tych naszych czasach teraz, gdzie wszystko drożeje, naprawdę Wam powiem, że będzie pyszne danie. Ja będę miała około 1,5 kg kapusty. Kapusta jest niemiecka oczywiście, muszę ją wypłukać, bo ona jest bardzo kwaśna. Kapusta jest bez marchewki, tą, którą mam, ale Wam powiem, że nie przeszkadza do golonki, będzie wszystko dobrze, ponieważ dołożę troszeczkę marchewki teraz świeżej do gotowania. I na ten przepis teraz Was bardzo serdecznie zapraszam. Pani Patko, dziękuję pięknie za ten super komentarz. Bardzo mi się spodobał, uśmiałam się z niego i chętnie go zrobię. A więc teraz zapraszam Was bardzo serdecznie, wszystkich oczywiście, moich kochanych widzów. Nie zapominam o Was. Wiem, że mam jeszcze w kolejce dania, a więc wkrótce postaram się zrobić. I teraz już przechodzę do pokazania Wam, jak ja robię. Może troszeczkę inaczej, ale też smacznie, ponieważ to musi smakować. Ja za bardzo nie lubię gotowanych rzeczy, dlatego je najpierw opiekam, po to, żeby był lepszy aromat. I teraz już przejdę do tego, żeby Wam pokazać. Pokażę. Zobaczcie, że jest miękka. Że jest miękka golonka. Skóra pójdzie dla domownika. I tak już wygląda. Proszę zobaczyć, mięciutka bardzo. Teraz nagrzewam sobie garnek. To, co Wam zawsze mówię, jak możecie, to kupcie sobie taki garnek, który nadaje się do gotowania, jak również do smażenia. I te garnki mają tutaj, proszę zobaczyć, taki troszeczkę grubszy spód. One się nadają do smażenia. To są najlepsze garnki, ponieważ jeżeli smażycie coś wyższego, żeberek dużo czy coś, to ten garnek będzie idealny. Tutaj w międzyczasie, zanim się nagrzeje, pokażę Wam tą moją kapustę. Proszę zobaczyć. Ona jest po prostu kiszona i oczywiście jest bez marchewki. Ja wiem, że u nas tutaj w Niemczech jest taki sklep, się nazywa Philips, sieć sklepów. I tam w ubiegłym roku była za 79 centów kapusta polska z marchewką. To mi kolega powiedział i chętnie kupiłam parę słoiczków, żeby już mieć w tym czasie, kiedy na przykład nie ma mojej kiszonej, ponieważ ja również kapustę kiszę i macie już na moim kanale. Możliwe, że Wam podam link, żebyście teraz sobie ukisili pyszną kapustę. I teraz Wam pokażę tą obrzydliwą golonkę tłustą. Proszę zobaczyć, dużo mięsa, jest już umyta i zaraz ją będę obsmażać. Troszeczkę ją jeszcze z tej wody obsuszę, żeby nie szczelało, czy nie pryskało. Wlewam ze 3 łyżki oleju
Możecie dać również smalec, jak najbardziej. Wlewam i od razu zaczynam obsmażać, ponieważ on jest teraz, będzie rozgrzany, szybciutko będzie się palił ten olej. Tak wygląda. I już teraz na ten rozgrzany wkładam. I obracam tą teraz, tą kolonkę. I ona się ładnie zarozumiła. Szybki strąca, która... nam obsmaży ładnie, to zalewamy to wodą. Tak wygląda. I zalewam teraz wodą. Wrzucam ząbek kosmiku, liść laurowy te dwa. I zalewam wodą. Więc 2,5-3 litry wody musi być i nie przejmujcie się tym, że jest wody za dużo, ponieważ tą wodę można wykorzystać. Ja dam część wody do kapusty później, a część można sobie zrobić sos, można zostawić na zupę. To, co tutaj jeszcze dołożę, to jest ze 3, 4 czy 5 ziarenek angielskiego, ziela angielskiego. Dodam jeszcze pół łyżki soli i niech się mi dusi 2 godziny. Proszę zobaczyć takie łapki, jakie są praktyczne, wygodne do takiego podnoszenia do góry pokrywek, ponieważ one się tak nagrzewają. To jest właśnie niedobre w tych, jak są z czarnym tutaj takim, z czymś sztucznym, są ze sztucznym te pokrywki tutaj, to nie parzą, ale jak są takie wyrobione już z tego samego materiału ze stali, to Wam powiem, że strasznie parzą i sobie zrobiłam takie łapki, proszę zobaczyć. 2, oczywiście parę w prezencie dałam już na moim kanale Babcia Bożanka Robótki ręczne. Możecie sobie znaleźć takie łapki. Podpowiadam, bo możliwe, że ktoś umie robić na szydełku, a nawet pokazuję krok po kroku, jak to zrobić. Przykrywam. Z 9 teraz zmniejszam na 3 i nastawiam 100 minut. 20 mi brakuje. Po tych 100 minutach mogę wejść i zobaczyć, czy ta golonka jest twarda, czy nie. I mogę wtedy dołożyć warzywa i jeszcze z pół godziny ją jakby dogotować. Jak twarda, to godzinę, bo zależy. Te przednie są szybciej do uduszenia czy gotowania. Te tylne dłużej trzeba gotować. Nieraz nawet i 3 godziny. Jest jeden przepis, a ja Wam zawsze chcę powiedzieć w tym przepisie wszystko, co może Wam się przytrafić albo co może być pomocne do gotowania. Dlatego to moje właśnie bla bla. Może nie za dużo, ale nie idzie inaczej. Przynajmniej u mnie. Teraz Wam pokażę kapustę. A więc popłukałam, mam 1,5 kg kapusty kiszonej. I ona jest, jak widzicie, popłukana 2 razy i jest bez marchewki. Dam z 2-3 liście. Mam mniejsze, to dam za 3 takie liście laurowe. I to, co wkroję tutaj, to jest marchewka, żeby to ładniej wyglądało. Możecie również, jak chcecie, szatkować na tarce. Ta kapusta będzie nam się gotowała z pół godzinki, to wystarczy, ponieważ później ten sos z tej kapusty
wleję tu. I oczywiście tutaj też ziele angielskie dajemy z 5-6. I trochę pieprzu czarnego też może być. Nie zaszkodzi. To co możemy również dać, to troszkę, troszeczkę małą soli, bo ona jest popłukana. I pamiętajcie jedno. Puczycie kapustę i patrzycie, czy jest mocno kwaśna. Ponieważ niektóre są słabo ukiszone, one nie są jeszcze kwaśne, więc puczymy tylko raz. Jak jest kwaśna, to puczemy 2-3 razy nawet. Przykryję. Jak się zagotuje, to zmniejszam również o 2/3, czyli z 9 na 3, jak również golonkę z 9 na 3. Teraz mam praktycznie ten czas, żeby sobie przygotować ziemniaki, obrać na przykład z warzywa, obrać do tej golonki. Daję teraz pietruszkę, marchewkę, seler, porę, wszystko pokrojone. Natkę pietruszki również wrzucam i tak jeszcze z pół godzinki, niech ona się gotuje na wolnym ogniu, ta golonka. To co możemy zrobić, to przyprawić teraz jeszcze pieprzem, solą. Trzeba dać z pół łyżeczki, z pół łyżki soli trzeba dać, bo nic nie czuć. Z łyżeczkę mało pieprzu. No i można dać papryki troszeczkę słodkiej. Można dać troszeczkę ostrej. Można dać majeranku z łyżeczkę, jak ktoś lubi. Ona już jest dość ugotowana, ale jeszcze troszkę twarda jakby, a więc pół godziny i będzie wszystko dobrze. Odcedziłam już ugotowaną kapustę i zaraz będę ją robić już do kolonki. Więc tak, grzeje mi się już patelnia albo rondelek taki wyższy czy garnek, ponieważ ja bym chciała tą kapustę troszeczkę doprawić, zanim położę na nią golonkę, czy do niej. Kapusta stoi już ugotowana, odcedzona, a tutaj jest ugotowana golonka. Zaraz Wam pokażę. Teraz co ja robię, to muszę tą kapustę troszeczkę przyprawić. To jest bardzo, bardzo ważne. Teraz już tutaj. Czy jak nie macie jakąś, jeżeli nie macie nic, to weźcie jakąś patelnię większą, szerszą, wyższą, żeby Wam było wygodnie. Albo zróbcie tylko z połowy kapusty, jeżeli macie małą golonkę. Nie potrzebujecie 1,5 kg. Ja mam dużą golonkę, prawie 1,5 kg, a więc prawie 1,5 kg mam tej kapusty. To co robię teraz, to wlewam ze 3-4 łyżki oleju albo smalcu, jak najbardziej. Rozgrzewam i ja ją jeszcze ulepszę boczkiem i cebulką. Ja tutaj mam 250 gram, a więc daję połowę. To może być więcej. No i cebulkę do tego. I czekam, aż się zarumieni. Jak się zarumieni, dajemy do tego 2-3 łyżki mąki na tą ilość, co ja mam. I mieszamy. Niech się ona tutaj również razem zarumieni. Tak ma być. Tak już wygląda. Zarumienione. Teraz do tego daję już tą moją gotowaną kapustę. Oczywiście ona jest marchewką i odcedzona, nie? I to, co teraz dodaję wszystko do tego, to jest ten rosół z tej golonki, żeby mi się tam mąka nie przypaliła. Tą kapustę zasmażaną, jeżeli zostanie, to możecie wykorzystać do innego dania na drugi dzień. Ziemniaki, kapusta i do tego coś jeszcze. I teraz tu też przyprawiamy. Czym? To znaczy, teraz napowiem czym.
pieprz ziołowy z pół łyżki. Musimy dać. Prawdziwy z łyżeczkę. No to musi tutaj już smakować. Soli też musimy dać z łyżeczkę. Przynajmniej na początek dobrą łyżeczkę. Zobaczymy później. Papryka słodka z łyżeczkę. Ostrej też troszeczkę. Damy również troszeczkę, można powiedzieć, że ciężkostrawne, tłuste, BB. Dajemy troszeczkę majeranku na trawienie. I teraz już próbuję, jak to smakuje. Kto lubi kminek, może dać również kminku tutaj z pół łyżeczki do łyżeczki, jak najbardziej. Super, ale mało soli. Kwaśna wystarczająco. Możemy nawet dać z pół łyżeczki cukru. Jak za kwaśna, czy chcecie, żeby była taki wyważony, smak miało fajnie, to dajcie jeszcze jak kwaśna kapusta łyżeczkę cukru. I teraz spróbuję jeszcze raz. Zobaczcie, jak ta kapusta teraz ładnie wygląda z marchewką. I próbuję jeszcze raz. Jeszcze soli. Ile soli trzeba? Dobra łyżka soli. Moja jest słabsza sól, dlatego muszę pomału dosalać, żeby nie przesolić. Ja teraz mogę sobie jeszcze na 3 zmniejszyć, czyli o 2/3 mam zmniejszone. Ale proszę zobaczyć, tak już wygląda ta kapusta fajnie. Ponieważ tego sosu mam dosyć dużo, doleję jeszcze z łyżkę. Zawsze mogę dolać, jakby mi wyparowało w piekarniku, czy tutaj się wygotowało. Z reszty możemy sobie zrobić jak najbardziej pyszną zupkę, sosik, a więc co sobie życzymy. Oczywiście próbuję jeszcze raz, czyli ja nie staję na tej jednej próbowaniu. W kuchni musicie cały czas doprawiać. Super smaczne już jest, naprawdę kapusta jest super. Ale mogę dać jeszcze z łyżeczkę małą tej mojej czubrycy. Tam są różne zioła. Będzie jeszcze smaczniejsze. Tej kapusty jest dosyć dużo, a więc dlatego trzeba ją jeszcze tak jakby doprawić. Ona nie musi być dogotowana, ale musi być doprawiona, smaczna tutaj. Wyciągamy wtedy tą golonkę jedną całą. Kładziemy ją tutaj na środek i tą golonkę tu jeszcze chcę przyprawić troszeczkę. Sól, pieprz, papryka. To jest taka golonka w kapuście. Jak zrobić opiekaną golonkę? Macie już na moim kanale. Gotowaną, pieczoną. Zapraszam. W takiej marynacie fajnej. I teraz taką golonkę wkładam do piekarnika na 200 stopni. I ona mi się tak dusi około pół godziny. Ta kapusta wtedy jeszcze nasiąknie tym tłuszczem. Golonka nabierze ten smak kapusty i będzie naprawdę coś fajnego, coś innego. I teraz proszę zobaczyć, co ja chciałabym zrobić przy okazji, że mam wywar z golonki, czy jeżeli macie z mięsa jakiegoś innego, możemy sobie zrobić sos. Na moim kanale macie już różnego rodzaju sosy. Oj, się kapustka
upiekła. A więc podwyższyłam troszeczkę później te ostatnie 15 minut, żeby mi się lepiej zapiekła. Proszę zobaczyć. Tak wygląda. Bardzo apetycznie. Muszę uważać, to jest gorący garnek, żeby się nie poparzyć. To jest moja opcja. Proszę ją wypróbować tak, jak ja robię. Zobaczycie wtedy, jak smakuje. A więc próbuję. Powiem wam, że bardzo fajna i nawet nie jest za słona. A więc wszystko dobrze. Kto by potrzebował więcej soli, musicie sobie posolić, ale wcześniej, zanim włożycie. Pyszna. A więc jadłam różne kapusty. Ta jest dla mnie super. Lekko kwaśna, doprawiona, lekko pikantna. A więc czego chcemy więcej? Odstawiam. Teraz nałożę wam na talerz. Nakładam tą kapustę. Proszę zobaczyć, jaka fajna. Widzicie? Mięciutka. Naprawdę super smaczna. I na to położę tą golonkę oczywiście. Całą. A my możemy sobie na talerzu pokroić. Ja wam chciałam tylko do zdjęcia pokazać. Zrobię zdjęcie. Tak wygląda. Zrobię zdjęcie, wtedy mogę ukroić wam jeszcze i pokażę wam, jak smakuje, bo naprawdę jest pyszna. Oczywiście nie może zabraknąć ziemniaczków. Przybliżę wam troszeczkę, żebyście widzieli. I wam powiem, że to jest tylko i wyłącznie mój wymysł, mój sposób. Tutaj mam ten sosik zrobiony. Nalewam każdemu na przykład po takim małym kieliszku czy spodeczku i podaję to do golonki, albo mogę polać po ziemniakach, po golonce dodatkowo, jak ktoś sobie życzy. Zobaczcie, że jest miękka kolonka. Skóra pójdzie dla domownika. I tak już wygląda. Proszę zobaczyć, mięciutka bardzo. Polać tym sosem i próbuję. Proszę zobaczyć, jaka krucha, mięciutka. Próbuję. Super. Nam powiem, że naprawdę rozpływa się. To, co możemy jeszcze spróbować, to jest kapusta. Kawałeczek ziemniaka, zdjęcie zrobione już. Niebo w gębie. Ja wiem, mięso jest bebe, ale smakuje. Jeżeli ktoś nie chce kapusty, można mu podać na przykład sosem, ziemniakami. Sosu nie musimy robić,